Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy się zajmować grą SnowRunner. Jest to bezpośrednia kontynuacja gry z 2017 roku o tytule MudRunner. Spin Tires MudRunner, a tutaj mamy SnowRunner. I czym jest ta gra? No najprościej rzecz biorąc i ujmując, jest to symulator ciężarówek w ciężkim terenie. Może tak by to należało powiedzieć. I faktycznie tak jest. Zarówno MudRunner, jak i teraz SnowRunner. To gry, które generalnie rzucają nas ciężki teren w błoto, jakieś bagna. No i musimy wykonywać wszelakie zadania tymi właśnie pojazdami w tych jakże ciężkich warunkach. Także jesteśmy po premierze SnowRunner. Ja osobiście grałem i skończyłem MudRunner, ponieważ w sumie nie tak dawno temu, nawet może z miesiąc czy dwa, a gra już 2017 roku była, także no trochę czasu minęło. Długo przed tą grą się wzbraniałem, nie chciałem grać w MudRunner, nie chciałem go kupować. I udało mi się właśnie z Xbox Game Passa go pobrać po prostu. No z racji tego, że go miałem, bo mam wykupiony, no to mogłem go sobie pobrać za darmo. I w tym momencie właśnie spróbowałem. Pobrałem tą grę, zainstalowałem i od tego momentu mnie ona, można powiedzieć, no może nie zaszokowała, natomiast po prostu polubiłem ją bardzo. Namiętnie grałem wiele godzin w MudRunnera, także no, wiedząc, że nadchodzi SnowRunner, musiałem nabyć, jakżeżby inaczej. No i mamy właśnie taką oto grę. Gra na pewno jest nie jest kierowana dla wszystkich. Gra będzie taka raczej dla no, tych, którzy na pewno już zagrali w poprzednika i mają jakieś swoje zdanie na ten temat, podobało się albo się nie podobało, no i wtedy albo gramy w SnowRunner, albo nie gramy. Dlatego, że gra jest dość, można powiedzieć, no specyficzna, dość trudna, dość taka powolna i nie każdemu to się będzie podobało, natomiast jeżeli już kogoś złapie, to na pewno myślę, że sobie z tym tytułem będzie spędzał fajnie czas. No i generalnie, o czym tu opowiadać? Nie ma jako takiej fabuły. Mamy, czy to w MudRunnerze, czy w SnowRunnerze, mamy miejscówki. Akurat teraz jesteśmy rzuceni w rejon Michigan, na Alaskę, no i jeszcze gdzieś tam do ruskich nas wywaliło, na północne krańce, do jakiegoś regionu Tażmir, jakoś tak się on tam nazywa, nie wiem dokładnie. No w każdym razie do ruskich. I sami się domyślacie, jakie tam muszą być fajne tereny. No, to takie właśnie są. Alaska, no to wiadomo, śnieg. No w Michigan, no to jak w Michigan, lasy. Błota, trochę podobnie jak w MudRunnerze, takie bagniste tereny. No i startujemy. Gra podzielona jest na misje takie główne i misje poboczne, które znajdujemy gdzieś. Mamy dostęp do blisko 40 pojazdów, znaczy na początku nie mamy, tylko zdobywamy po kolei w miarę postępu rozgrywania gry. Misje główne, jest ich dość dużo. Jest, w ogóle SnowRunner jest mocno rozbudowany w stosunku do MudRunnera. Teraz mam już porównanie, ponieważ no, kończyłem MudRunnera i widzę, co w SnowRunnerze jest poprawione i rozbudowane. Tak naprawdę poprawiona jest i grafika, i jest rozbudowana mechanika troszeczkę inaczej tutaj funkcjonuje. Lepiej to wszystko wygląda, lepiej się w to gra, lepiej po prostu więcej wszystkiego generalnie. Tak, jeżeli Was to interesowało, no to w SnowRunnerze jest więcej wszystkiego. Grafika zdecydowanie poszła do przodu, jest rozdzielczość 4K. Jest już teraz płynnie, a nie jak w MudRunnerze było dość tak skokowo. Ta animacja lubiła tam się pieprzyć. Natomiast tutaj jest fajnie, płynnie. Bardzo ładnie te rejony wszystkie wyglądają. Tutaj są fajnie przedstawione. No i sobie odpalamy. Pierwsza misja to tam jakieś zbudowanie mostu. Musimy dostarczyć kątowniki, musimy dostarczyć paczki z drewnem. Dostarczamy, mamy przejazd przez most do następnej części mapy. I tak powolutku na przykład sobie przechodzimy. Tak, mamy jakiegoś jeepka lekkiego, mamy większą ciężarówkę na początku dostępną, którą będziemy realizować zadania. Także na przykład ta ciężarówka wspomniana pozwala nam wziąć no jakiś ładunek, ma taką powiedzmy naczepę, więc możemy tam wrzucić jakiś ładunek. Jeepek tej nie ma takiej możliwości, jeepkowi musimy podpiąć jakąś na przykład przyczepkę, coś na nią załadować. Gra ma rozbudowaną taką, można powiedzieć, fizykę, więc tutaj to jest symulator takiego babrania się w bagnie, więc jak nawalimy za dużo i mamy za ciężki samochód, a mamy za mało mocy, czy nie mamy napędu na cztery koła, czy na przykład nie mamy blokady dyferencjału, no to
ciężkim terenie nie damy rady po prostu wyjechać. Musimy mierzyć siły na zamiary, musimy planować każdą trasę, dostosowywać pojazd, dostosowywać to, co mamy przewieźć, gdzie i jak. No i to jest kwintesencja tej gry. To takie planowanie, takie troszeczkę ślamazarne, toporne, nie każdemu to się spodoba. Grzebanie po mapie, odkrywanie kawałków, odkrywamy mapę za pomocą wież obserwacyjnych, do których też ciężko jest w ogóle dojechać. Wtedy jak dotrzemy do takiej wieży, no to odkrywa ona nam większą część obszaru mapy, mamy podświetloną wtedy i widzimy drogi, które przykładowo gdzieś tam przechodzą i tak dalej. Więc, no mówię, taka gra mocno taka charakterystyczna jest, ona nie jest zła, ona jest fajna w ogóle, bardzo ciekawa, mnie na przykład wzięła, natomiast wiem, że każdemu się nie będzie podobała. No, ktoś to lubi zapieprzać w Need for Speedzie, no to tutaj, tu nie ma zapieprzania, tu jest powolutku, delikatnie, musimy uwzględnić wszystkie te parametry, spalanie naszego samochodu, musimy tankować w odpowiednich miejscach, musimy planować trasy, jak się zakopiemy, no to możemy użyć wyciągarki, no ile nie jesteśmy przeładowani, no to wszystko jest jeszcze jakoś tam. Jeżeli mamy w ogóle auto, które ma faktycznie napęd 4x4, ma blokadę dyfra, no to spoko, sobie w terenie jakimś tam syfiastym poradzi. Natomiast ciężka ciężarówka taka na przykład jakaś, która ma, nie ma napędu na 4 koła, no to ona tylko po drogach takich gruntowych, czy boże asfaltowych, takich gruntowych, ubitych, a po grząskim staje i kończy się to tak, że trzeba odholowywać auto do warsztatu, no nie? Więc no nie damy rady, jeszcze jak walimy jakiś towar, no to już jest koniec, to umarł w butach po prostu, nie? Więc te misje trwają bardzo długo, czasami jedna misja to jest kilkadziesiąt minut, godzina, półtorej, żeby to wszystko odkryć, żeby zaplanować, przemyśleć, dojechać, zabrać i wykonać taką misję. Dostajemy punkty reputacji, dostajemy kasę, za kasę możemy potem kupować pojazdy czy modyfikować, odkrywamy modyfikacje na mapie, odkrywamy też różne pojazdy. No i tak sobie ta gra wygląda, ona jest bardzo ładnie graficznie, poprawnie zrobiona, udźwiękowiona jest też nawet spoko, chociaż muzyka rzadko tu występuje generalnie, ale jeżeli już jest, to jest taki spokojny tune pasujący tutaj, relaksujący nas, powiedzmy nie jakiś agresywny, ponaglający nas. No także jest naprawdę fajnie i przyjemnie w SnowRunnerze, ale mówię, no nie dla każdego. Także to w zasadzie tyle chciałem wam o tej grze powiedzieć. Czy zachęcam? Myślę, że tak. Gra też no ma swoje, te, wiecie, to jest wydane przez Focus Home Interactive. Ta gra trochę ma takich baboli, trochę błędów czasami graficznych. Nie ma tego dużo generalnie i wszystko jest tak o wiele bardziej, czy o wiele mniej błędów ma niż na przykład MadRunner, który trochę no niestety tam kulał, jeżeli chodzi o te kwestie techniczno-wizualne. No tu już jest poprawione, jest lepiej, naprawdę lepiej, ale zdarzają się babole. Moim ulubionym babolem jeszcze wspomnę tylko jest na przykład tekst na loadingu, jak mamy, to tam takie wyskakują, wiecie, informacje, które mają nas tam, powiedzmy, no nie zatrzymać, tylko nie wiem, zabawić, czy tam jakieś informacje takie pierdołowate się wyświetlają. No i jedna z tych informacji, mamy rok 2020, a tam jest napisane, szczelona jest taka informacja, że do roku 2015 przemysł tam ciężarowy w Stanach Zjednoczonych osiągnie tam coś tam, miliarda tam dolarów, no nie? No do roku 2015, w roku 2020 taki tekst w ogóle tam jest wklejony, także no widać, że ktoś to kurde, nie wiem, chyba się nad tym nie skupił, po prostu tam wpieprzył i tyle, ale tego nie wychwycili. Taka śmieszna rzecz. Ale tak czy inaczej gra jest ogólnie fajna, także myślę, że polecam. Jeżeli już ktoś grał, no to zapraszam oczywiście do komentowania, napiszcie co o grze sądzicie, czy wam się taka symulacja w ogóle babrania takimi maszynami w błocie podoba, czy się nie podoba. No i tyle, dzięki za uwagę, no i jak zawsze słyszymy się w jakiejś kolejnej produkcji, chociaż sezon jest dość słaby w tym roku, ta powiedzmy baza gier jest taka jakaś, no nie za bardzo, no ale coś na pewno będzie, wiadomo. Także jeszcze raz dzięki i do następnego. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark.